Podstawą rozwoju gospodarczego jest prywatna przedsiębiorczość, ponieważ nie można od tak zadekretować dobrobytu, ani z pustego Salomon nie naleje, ani manna z nieba nie spadnie. Dobrobyt bierze się z pracy, oszczędności, akumulacji kapitału i zaspokajania najpilniejszych potrzeb konsumentów, a skoordynowanie tych procesów umożliwia tylko wolny od przymusu rynek. To takie abecadło ekonomii. Nie można tych etapów przeskoczyć górnolotnymi hasłami, sloganami o sprawiedliwości społecznej, demokracji partycypującej, radach robotniczych czy innymi bzdetami bez konkretnego pokrycia rzeczywistości ekonomicznej. Nie można też zmusić ludzi do pracy za mniej niż chcą otrzymać, a do tego sprowadza się doktryna bij bogatych. Różnica między biedotą a bogatymi będzie istnieć zawsze, ponieważ ludzie z naturalnych przyczyn nie są równi. Jedni są bardziej przedsiębiorczy i pracowici od innych i to ci będą się bogacić szybciej niż tamci. Próba siłowego przeciwdziałania temu naturalnemu procesowi uderza we wszystkich, ponieważ w normalnej gospodarce to przedsiębiorcze osoby tworzą dobrobyt i miejsca pracy, realizując swoją, tak pogardzaną, rządzę zysku. Chcecie odebrać bogatym to, co uczciwie wypracowali swoją pracą i przemysłem? To pozbawicie gospodarkę fundamentów jej rozwoju i skażecie miliony mniej pracowitych i przedsiębiorczych na nędzę. Urzędnik nie zastąpi prywatnego przedsiębiorcy. Urzędnik nie kieruje się żądaniami konsumentów, tylko własnym widzimisię i jest finansowany z pieniędzy pod przymusem zdartych podatnikom. Jak taki system może działać? Otóż nie może. Im gospodarka jest bardziej wolna, im mniej państwa i urzędniczej pychy, tym przedsiębiorcy mogą lepiej zaspokajać żądania konsumentów i poziom życia szybciej wzrasta. Różnica między bogatymi a biedotą nadal istnieje, ale biedni żyją na poziomie, na jakim żyli bogaci pokolenie wcześniej. I tak to się właśnie toczy. Są to obiektywne prawa ekonomii, a próba zaprzeczenia im to pokaz niezwykłej ignorancji, arogancji, ale również bezprzykładnej nienawiści wobec zwykłego człowieka. To, co opisałem, to obiektywne prawa rządzące światem ludzkiego działania. Możesz to zignorować i dalej wierzyć w idiotyczny, wydumany przez socjopatów system, gdzie przemoc i wyzysk człowieka przez urzędnika daje korzyść temu wyzyskiwanemu. Jednak świat realny działa inaczej. Gdy człowiek idzie do pracy, to znaczy, że bardziej ceni ten mityczny wyzysk u prywaciarza niż życie w nędzy, bo wie, że swoją ciężką pracą się z biegiem czasu wzbogaci, oszczędzi wystarczająco i założy własną firmę, gdzie on będzie sobie szefem i nie będzie pracował dla innego. Jedyną instytucją, która powstrzymuje miliardy ludzi przed drogą wolności, jest państwo i jego czereda siepaczy zwanych biurokratami i politykami, nakładającymi podatki zarówno na pracodawców, jak i pracobiorców, które niszczą wysiłek tych ludzi i marnotrawią ogromne kwoty, które mogłyby zostać w naszej kieszeni, byśmy mogli je wydać tak, jak sobie tego życzymy. Rządzę zysku człowiek na wolnym rynku jest w stanie zrealizować tylko w jeden sposób, spełniając życzenia konsumentów, inaczej nikt mu nie zapłaci. Natomiast w obecnym systemie rządza zysków, armii socjopatów na utrzymaniu podatnika nie ma granic. Wykorzystują nas jak dojne krowy na każdym kroku, nie dając nic w zamian. Wymiar sprawiedliwości? Porażka. Darmowa edukacja? Wychowuje pokolenia analfabetów. Darmowa służba zdrowia? Pół roku w kolejce na wizytę. PKP? Brud, syf, brak bezpieczeństwa. Wszelkie urzędy? Niekompetencja, korupcja, niewydajność. I są to przyrodzone cechy tych instytucji, ponieważ jako twory oderwane od rynku, a więc od presji konsumenta i finansowane przez przymusowe zdzieranie z ludzi pieniędzy, mają wolną rękę właśnie w prawdziwym wyzysku, wyzysku poddanego przez jego pana i władcę. Urzędas jest gorszy niż najgorszy feudał w średniowieczu. Przejrzyj na oczy, przestań wierzyć w antykapitalistyczne slogany życiowych nieudaczników i najważniejsze, idź wreszcie do pracy. Powtarzam, że wyzysk robotnika przez przedsiębiorcę to kompletny mit. Jeśli robotnik się godzi pracować za daną płacę w danych warunkach, na danych zasadach i zawiera dobrowolnie umowę, to nie jest to wyzysk, tylko transakcja obustronnie korzystna. To po pierwsze. Po drugie,
przedsiębiorca jest sługą konsumenta, a nie panem i władcą łaskawie coś tam robiący. Innymi słowy, to ty, jako konsument, domagając się tanich, dobrych towarów, wyzyskujesz tego robotnika, zmuszasz go do pracowania sumiennie, dokładnie i wystarczająco długo, by towary były tanie. Bo jak nie będą tanie i dobre, to kupisz od konkurencji, czyli od innego przedsiębiorcy, któremu się udało lepiej wyzyskać swoich robotników. Po trzecie, robotnik, dostając płacę za wykonanie zakontraktowanej w umowie pracy, dostaje ją z wyprzedzeniem w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktu, nad którym pracował, i dostaje ją bez względu na to, ile faktycznie wyniosła sprzedaż danego produktu na rynku. Co to oznacza? Że robotnik, pracując u kapitalisty, jest zwolniony z ponoszenia ryzyka za porażkę rynkową danego produktu. On będzie miał zapłacone tyle, na ile objawa umowa. Przedsiębiorca jednak ryzykuje, że poniesie stratę. Ryzykuje swoim majątkiem, hipoteką, reputacją. A skoro ponosi takie ryzyko, ma też prawo do swoich większych zysków. Najlepszym sprzymierzeńcem robotnika jest konkurencja i wolny rynek, który ją zapewnia. Nie państwo i nie związki zawodowe. One akurat są dobre do ochrony przywilejów, nieuczciwie nadanych starym, skostniałym branżom, które wyzyskując konsumentów, przedsiębiorców i młodych robotników, siedzą na nienaruszalnych posadach. Na wolnym rynku nie byłoby miejsca na takich pasożytów, a zdolny robotnik zawsze znalazłby pracę w wielu konkurujących firmach. Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa, koło zamachowe gospodarki, są nieuczciwie tępione przez system podatkowy i regulacje, jakie nakłada państwo i jego biurokracja. I służy to również interesom wielkich koncernów, które w ten sposób pozbywają się niebezpiecznej konkurencji. Innymi słowy, monopole wielkich korporacji są możliwe tylko i wyłącznie przy współudziale państwa, które niszczy wolny rynek. Albowiem wolny rynek jest dla wielkich korporacji największym wrogiem. W tym tkwi sekret tego sojuszu wielkiego rządu i wielkiego biznesu. Dzięki systemowi podatkowemu i tzw. własności publicznej, wielkie korporacje mogą wyzyskiwać konsumenta bezkarnie, ponieważ eksternalizują część kosztów funkcjonowania wynikających z gargantuicznych rozmiarów firmy na podatnika za pośrednictwem infrastruktury publicznej, czyli np. darmowych publicznych dróg i ulic, które umożliwiają korporacjom bezpłatny transport, a koszty pokrywa konsument, podatnik. I tak dalej, i tym podobnie. Wielkie korporacje zawsze popierają wszelkie ustawodawstwo uderzające w wolność gospodarowania, zwiększające regulacje, wyższe podatki, walkę z monopolami, ponieważ one dysponują armią prawników, a mały czy średni przedsiębiorca nie. Jego nie stać na zafundowanie sobie takiej obsługi prawnej, by ogarnąć cały chaos związany z ustawodawstwem gospodarczym. Małego przedsiębiorcy nie stać na płacenie wysokich podatków, dużą korporację owszem, a po wyeliminowaniu konkurencji duża korporacja straty z tytułu wyższych podatków natychmiast odbije sobie, podnosząc ceny swoich produktów. Konkurencja już jej nie zagrozi. Na wolnym rynku coś takiego byłoby niemożliwe. Walka z tak zwanymi monopolami to kolejny sprytny pomysł na niszczenie sprawnych firm przez duże korporacje, które w ten sposób po prostu są w stanie z powodzeniem zbudować kartel pod parasolem ochronnym państwa. Jeśli jakaś firma chciałaby się wyrwać z kartelu i działać sprawniej, zaspokajać życzenia konsumentów taniej i lepiej niż kartel, to natychmiast za łapówkę urzędnik, korzystając z ustawodawstwa antytrustowego czy też antymonopolowego, oznajmi, że firma stosuje praktyki monopolistyczne, chce zawłaszczyć rynek i jest rozbijana lub dostaje karę finansową, która uniemożliwia jej dalej sprzedaż produktów po niższej niż ustalona przez kartel cenie. Sprytne, nie? W ten sposób wielki rząd i wielki biznes nie wolą nas od wieków. Tak więc nadgodziny w fabryce mebli, by sprostać dużej liczbie zamówień, to naprawdę pikuś, a nie żaden wyzysk.